Oddłużam od komornika, pomagam dłużnikom wyjść z długów. Jeżeli masz komornika, windykację, nie radzisz sobie z długami, być może jestem twoją ostatnią deską ratunku. Dzisiaj będziemy mówić na temat upadłości konsumenckiej, który dostał Bogdan jakiś czas temu, oraz o remoncie, ponieważ łączymy tutaj i remont, i oddłużanie, ze względu na to, że Bogdan co prawda jako osoba, która korzystała z oddłużenia, majątku nie posiada, bo jak każdy, tak mi się przynajmniej wydaje, wie o tym, że oddłużenie w upadłości konsumenckiej wiąże się z resetem majątku, ale Bogdana rodzina, w tym przypadku babcia, ma dom i na ten dom będziemy starać się o dotację. Jako że późna jest pora i były korki przez różne strajki, Bogdan nie dojechał na czas na miejsce docelowe, ale występuje dzisiaj, a na dniach dokleimy gdzieś w komentarzach tutaj filmik, jak wygląda dom, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda przed remontem. No i mam nadzieję, że jak się uda z dofinansowaniem, to po remoncie. Zanim zaczniemy, jak zwykle zapomniałem. Zanim zaczniemy, chciałem przypomnieć, że wszystkie moje wywiady znajdziecie na kanale na YouTubie. Mój kanał na YouTubie nazywa się Mateusz, oddłużam Mateusz Słobodzian, już pokazuję. Są tam wywiady z oddłużeniami i są tam wywiady z remontami. Tutaj wpisujecie oddłużam Mateusz Słobodzian i macie wywiady, tak? Można sobie zobaczyć. Jestem jedyną kancelarią w Polsce, która pokazuje takie wywiady. I zanim zacznę, kwestie dofinansowań macie w opisie do każdego live'a, gdzie tutaj mówię na temat remontów. Remonty polegają na tym, że od 66 tysięcy do 135 tysięcy adekwatnie do twojej sytuacji finansowej i co jest najważniejsze, nie płacicie ani złotówki. Albo łapiecie się na to dofinansowanie, albo się nie łapiecie. Bogdan, jesteś gotowy? Dawaj. Dobra, to może zaczniemy od tego. Jak tam, może zaczniemy najpierw o remontach, a potem porozmawiamy o upadłości, którą dostałeś. Mhm. W jakich warunkach w ogóle twoja babcia mieszka? Tak, no, w swojej opinii. To są ciężkie, to, no, ciężkie warunki, no, jak to wiesz. Każda osoba, która jest starsza, jeszcze porusza się wiesz, na wózku inwalidzkim albo ma problemy z chodzeniem, no to niestety nie jest w stanie sobie poradzić. Tym bardziej jeszcze jak jest sama, nie? Także wiesz, no, jeszcze w tym kraju, no to niestety nie masz szans na jakąkolwiek pomoc. No chyba, że masz jakąś rodzinę, która ci dobrze pomoże. A jeżeli ci nie pomoże, to się borykasz z takim ciężkim życiem. A to już od dawna planowaliście tam remont u babci zrobić, czy dopiero gdzieś? No, planowaliśmy, nie? Ale zawsze wiesz, coś wyskakiwało, a to wiesz, jakaś choroba, bo to coś się zawsze działo. No i wszystko się wiesz, odwleka w czasie, nie? Jak dobrze pamiętam, już dokumenty to są przygotowane, jeszcze tylko teraz sprawdzić, czy tam można coś wyciągnąć do babci i lecimy z tematem, tak? Tak, no dokumenty zgodnie z tym, co prezes powiedział, no to dokumenty są przygotowane, no i możemy ruszać z tematem, nie? Słuchajcie, co do dotacji, bo tak powiedziałem, dla osób, które tutaj się trochę spóźniły, Bogdan jest idealnym przykładem połączenia dotacji i oddłużenia, ponieważ wiadomo, że osoba, która się oddłuża w jakiejkolwiek formie, zazwyczaj majątku nie ma, ale ma kogoś w rodzinie, kto ten majątek ma, tak to w przypadku Bogdana jest babcia. Dotacje są tutaj na opisie do tego live'a. Aha, jeszcze jedno, dotacja jest do 2026 roku, chyba że się pieniądze szybciej wylecą do waszych kieszeni, to się wcześniej skończy, więc kochani, jeżeli mogę was prosić, jeżeli macie jakiegoś znajomego, który nie zarabia zbyt dobrze w tym kraju, albo przynajmniej oficjalnie jest biedny na papierze, a nie ma ocieplenia, ma kopciuch i tak dalej, to naprawdę jest okazja skorzystać. Dobrze, jutro będziesz u babci, będziemy mogli tak złapać na szybkiego, jak wygląda ten dom? Tak, postaram się jutro tam pójść i zrobimy jakiś taki krótki filmik. A co, zobaczymy? Żebyście zobaczyli, jak to mniej więcej tam wygląda, nie? A co byś planował tam w ogóle na pierwszy rzut oka? Co tam głównie, co jest głównie do wyremontowania według ciebie? No głównie do zrobienia, no to no, na pewno jest tam piec do wymiany i okna. No i docieplenie pewnie stropu. Ze ścianami coś tam jest podziałane, więc może nie jest tragicznie. No i ewentualnie, jeżeli się nie uda z piecem, no to ewentualnie pompa ciepła i fotowoltaika, żeby zbilansować koszty pod tym energii, nie? Bo to jednak pompa ciepła generuje jakieś tam koszty dodatkowe. A babcia ile ma? 75. Będzie można do babci, jak się uda tutaj załatwić dofinansowanie, przejść z jakimiś czekoladkami, z jakimś tutaj winkiem dobrym? Nie pogniewa się babcia? No, z czekoladkami to zawsze, a z winkiem to wiesz, to różnie może być.
Dobrze. Przypominam, że wszystkie większość dotacji macie tutaj w opisie do tego live'a, więc przeczytajcie. Ty jesteś po upadłości konsumenckiej. Ile czasu czekałeś od momentu puszczenia wniosku do sądu? Od momentu puszczenia wniosku czekałem około 2 miesięcy. Tak. A ile lat miałeś? Ile lat miałeś, komornika? To, no powiem ci, że to prawie 14 lat. 14 lat się bujaliśmy z tym tematem. I było różnie. Miło i niemiło. A przez 14 lat nie wiedziałeś o tym, że są takie opcje oddłużenia? A czy wiesz, to wiedziałem, że są takie opcje, ale przed zmianą przepisów, z tego co mi nawet taki znajomy właśnie opowiadał, no to niestety musiał chodzić i bardzo, bardzo się spowiadać w sądzie, dlaczego, po co, na co. Także to było bardzo utrudnione. A w momencie, gdy się zmieniły przepisy, no to niestety to teraz jest bardzo łatwe. Kochani, czy Bogdan zasłużył na brawa? Dawaj tu w komentarzu, bo tutaj cały czas mam podgląd. Bogdan jest idealnym przykładem tego, dlaczego łączymy dofinansowania z oddłużeniami. Bogdan wpadł w długi, był nauczyciel. Przez chorobę córki oczywiście, a że w rodzinie ma kogoś, kto ma dom, no to można wyremontować. Jeszcze tylko dodam, że interesują nas księgi wieczyste, bo tutaj też są pytania. Po prostu, kto jest właścicielem w księgach wieczystych? My już tam pewne rzeczy zrobimy tak, żebyście byli, no żeby było dobrze, nie? Nie mogę mówić pewnych rzeczy, bo kurwa, co chwilę wiecie, gorąco mam, nie? Ile razy byłeś u nas w kancelarii? W samej kancelarii raz. W samej kancelarii raz, no i raz z prezesem się widziałem w Gdańsku. Czyli mieliśmy dwa spotkania. Tak, pamiętam. A ty już jesteś po rozmowie z syndykiem? Nie, jeszcze nie. Poczekaj, to chyba za 2 miesiące temu dostać upadłeś, albo trzy, coś tak, do tego. Tak. I cały czas czekam. Dostałem tylko pismo oficjalne od niego. Uprawomocnienie też mam. No a teraz czekam tylko na kontakt z syndykiem. Tutaj pewne fanki proszą, żebyś zaśpiewał albo zatańczył. Chciałbyś, czy mam dzisiaj? Mam zaśpiewać, zatańczyć? Nie. Chcecie, żeby Bogdan był nauczycielem, na to kochani? Nie namówicie, nie. A ty nauczycielem jakiego przedmiotu byłeś? Historii. Historyk. Dobrze. A jaka jest różnica dla ciebie po upadłości? Czujesz jakąś różnicę, czy szkoda czasu? Nie, dlaczego? Czuję taką różnicę, że mam w końcu spokój. Parę takich naście spraw, które się wiesz tam wlekły, które mnie męczyły, po prostu znikły. Nie ma. Nie wydzwaniają ludzie? Nie, nikt nie wydzwania, nikt nic nie chce. A może jakieś takie przemyślenie, bo z perspektywy czasu, nie wiem, może miałeś jakieś obawy przed tym wszystkim, a teraz stwierdziłeś, że to w ogóle się nie wydarzyło. Było coś takiego? Chodzi ci o podsumowanie tego? Jak się to zaczęło? No na przykład, nie wiem, zobaczyłeś mnie gdzieś, miałeś jakieś takie, nie wiem, może obawy, że może jakieś oszustwo, albo bałeś się do kancelarii. Oczywiście, przecież pierwsze wiesz, jak w ogóle dostałem taki temat, żeby w ogóle się tym zainteresować, no to było tak, no pewnie następna jakaś firma, która wiesz, chce wyciągnąć od ciebie kasę i cię potem wysadzić w powietrze, nie? Bo jest ich mnóstwo. No ale wiesz, najlepsze było to, że mi pokazałeś te wywiady, wiesz? Na chwilę obraz się zatrzyma, muszę tylko coś tutaj... Czas. Jestem. Wywiady, no. Te wywiady i pamiętam, do dziś pamiętam te instrukcje z tymi magicznymi kartami. Z którymi, zagranicznymi. No to powiem ci, że to się bardzo przydało. I powiem ci, że to działa do tej pory. Tak. Dobra. Ale co? No to działa. Ja wiem, że działa, tylko że oni jak zwykle nie wierzą, nie? Słuchajcie, ekipa z TikToka, zapraszam was na Facebooka, bo live z Bogdanem jest tutaj, u Rwicy. Nie prowokujcie, żebym przeklinał przy nauczycielu. No przeklinaj, bo oni to lubią. Ty wpadłeś długi ze względu na chorobę córki? Tak. A przypomnisz chorobę, jeśli to nie tajemnica? Tam była cukrzyca pierwszego stopnia. No i jak państwo polskie pomogło twojej córce? No zajebiście, tak jak mi kurwa pomaga do tej pory, wiesz?
Tak ci pomoże, że najlepiej wiesz, zebrać się i jak masz dwie rączki, to kombinuj. Czyli zostaje zmuszony do wyjazdu za granicę, tak? No tak, no nie było innego wyjścia. Nie? Kochani, Trzeba było na chwileczkę się ewakuować. jak oceniacie naszego tutaj reprezentanta oświaty polskiej? Dobrze wypada, czy nie? Jakieś takie przykrości, jakie miałeś z długami? Takie może, nie wiem, najbardziej hardkorowa sytuacja? Nie, no wiesz, w sumie takich bardzo hardkorowych sytuacji to nie było. No. Były tylko, wiesz, takie przepychanki, wiesz, pisemne głównie, no i czasami jakieś takie, wiesz, wizyty. No ale jakoś to się udało załatwić, nie? Jeżeli odpowiednio się ustawisz i nie masz nic na siebie, no to nic nie są w stanie ci zrobić, nie? Wszyscy dobrze o tym wiemy. Czy ważne, żeby na przykład babcia miała coś na siebie, że potem można załatwiać remonty, dotacje, nie? Na przykład. Niech będzie na babci, a ty masz wtedy spokój, nie? Tak. Dla osób, które nie są od początku, Bogdan jest przykładem, gdzie on jako już były dłużnik, można powiedzieć, bo już został oddłużony, no jeszcze czeka na transpłaty, dostał upadłość konsumencką w około 2 miesiące, ale że tutaj mówię też o wywiadach, Boże, o remontach do 100 35 tysięcy. W przypadku Bogdana babcia ma możliwość pozyskania dotacji. Może chcesz No. coś dodać od siebie, jakieś takie przemyślenie z perspektywy czasu, nie wiem. Może tutaj namówić ekipę do czegoś. No słuchajcie, ekipa, no do czego was mogę namówić? Do tego was mogę tylko namówić, żebyście korzystali, póki możecie. Bo przepisy są cały czas takie same, niezmienne. Państwo nasze kochane niczego nie zmienia. Więc zróbcie upadłość. Pomoże wam to wyjść na prostą. A dwa, teraz Mati z panem prezesem dają wam drugą szansę, że możecie sobie załatwić kasę, żeby wyremontować dom. I co jest bardzo ważne, właśnie, słuchajcie, kochani, z tymi dotacjami między 66 tysięcy a 135 tysięcy jest, że tak powiem, organizacji tak samo jak z upadłościami. Oczywiście, że możesz sobie pójść do jakiejkolwiek kancelarii, zrobić upadłość, ale dobrze wiemy, jak niektóre kancelarie profesjonalnie obsługują klientów, że potem kończy się na drzewie, bo jest jeszcze gorzej, jak było wcześniej. Tak samo jest z dotacjami. No, jeżeli jakaś firma wam zaoferuje pseudo-pomoc z dotacją i źle wam to zorganizuje, no to tak samo jak na przykład pobierasz zasiłek z ZUS-u, ZUS się doczepi czegoś, że nie tak pobierałeś jak trzeba i nakaże ci zwrotu tego. I tak samo jest tutaj. No, jeżeli ci jakaś firma konkurencyjna, wiadomo do mnie, zaoferuje pomoc i źle wam to zorganizuje, no przecież to wy się podpisujecie pod tymi dotacjami, a nie te firmy. I to wy będziecie musieli zwracać pieniądze. Jeżeli się uda wam te 66 tysięcy do 135 tysięcy i firma coś spieprzy, no to oczywiście powydaje te pieniądze wcześniej na różne gówna, że tak powiem, pierdoły, a potem z czego będzie do oddania. Więc oczywiście to są wasze decyzje, zrobicie co chcecie, nie? Tak, każdy decyduje i każdy wybiera, nie? Ale po to macie na tyle materiałów do obejrzenia, żebyście mogli wyciągnąć odpowiednie wnioski, nie? Do kogo iść i komu zaufać. Tu trzeba sobie zadać takie jedno podstawowe pytanie. Po owocach ich poznacie, już tam nie wnikam, czy wy jesteście wierzący, czy nie, ale no przecież macie takie sytuacje, że ktoś wam wyremontował dobrze dom, a ty szukasz kogoś do remontu i mówisz, kto ci tak zajebiście zrobił dom. Poleć mi tą osobę. Albo nie wiem, macie jakiegoś krawca, co widzicie, że fajnie coś uszył i widzisz, kurde, ale gość ma zajebisty garnitur, poleć mi tą osobę. Dlaczego nikt nie pokazuje wywiadów klientów ani z oddłużeń, ani z dotacji? Nikt tego nie robi. I to jest właśnie tak samo jak na przykład z fotowoltaiką, bo ja mam takich znajomych, co brali fotowoltaikę i teraz mam dużo takich ludzi, co mówią, spierdolił mi robotę, źle mi poustawiał te panele. I co teraz? Co teraz, nie? No i teraz Kurde, nie wiem, o co zabieracie to... sztam. Po A prostu. jeszcze tak na logikę, dajcie znać w komentarzu. No bo wiadomo, że nigdy nie ma 100% zaufania do nikogo. Też mogę okazać się oszustem, kryminalistą, pamiętajcie o tym, ale No, kto przecież prędzej wam powtarzasz wałknął? to live, nie? Bo mnie w końcu zamkną w kryminale, to będę miał spokój. Kto prędzej wałka przykręci? Osoba, która jest znana i popularna, czy osoba anonimowa? Dajcie znać, bo to jest bardzo ważne. Bo mi się wydaje, że im bardziej osoba jest znana, tym bardziej pilnuje jakości obsługi klienta, bo jedno poślizgnięcie
zniszczy wizerunek. Tak mi się wydaje przynajmniej. No, tak jest, panie nauczycielu, czy nie? Tak, jak raz się poślizgniesz, no to niestety potem fama idzie już za tobą, nie? I po twojej pięknej aureoli wtedy. Tak, a mi łatwo to zapamiętać, wiecie, nie? A no tak, no twoja blizna jest wyjątkowo charakterystyczna. Bo czasami się przenosi z lewa na prawo. A wtedy chciałem zapytać. Tak, nie wiedzą o tym, że to jest lustrzane odbicie. A powiedzcie mi, Boże, powiedzcie mi, jakiś rozproszony jestem. Miałaś gwiazdy na chatę komornika, czy nie? Nie, nie było. Nie miałem czegoś takiego. Były tylko podjazdy pod. Ale tak, żeby jakiś tam, wiesz, kontakt bezpośredni, to nigdy nie miałem. W ogóle, wiesz, w ogóle taka cała sytuacja, że fizycznie nigdy nie miałem kontaktu. Nigdy. Nie? Jedynie pisma. Pisma tak. Czy miałeś w porządku komornika? No, było na takiej zasadzie, wiesz, że jeżeli coś formalnie nie jest twoje, no to wiesz, może tylko przyjść i się zapytać ewentualnie, czy na przykład ty jesteś, nie? A ktoś wyjdzie i powie tak, przepraszam bardzo, ale to nie ma kogoś takiego. No i cię nie ma. Nie jesteś fizycznie, mogę to powiedzieć, zameldowany? Ale mówisz o komorniku czy windykacji teraz? Nie. Mówię na przykład o komorniku, nie? Czy komornik ma prawo wejść tam, gdzie lokalizuje dłużnika, nie? A ma narzędzie. No wystarczy, słuchajcie, no kurwa, wystarczy, że napiszę na przykład o telefonii po numerze, no przecież jak jesteś takim orange, no przecież widzą, gdzie jest sygnał chociażby, nie? Jak jest chujek oczywiście, jak mu się chce. Myślisz, że są aż tacy sprytni? Ja mówię, że mają pewną władzę, a to czy z niej korzystają, to wiesz, nie? Bo tutaj widzę, co się dzieje. Dobrze, no to dzisiaj tak kurde 17 minut. Dobra, no to nie wiem, to... Kochani, ja mam taką prośbę do was. Jeżeli znacie człowieka, który tonie w długach i jestem dla was jakkolwiek wiarygodny, mimo wszystko, jako jedyny pokazuję wywiady, wszystkie są zapisane na YouTubie. YouTube nazywa się Oddłuża Mateusz Słowozian, to zróbcie to dla tej osoby, bo być może ona nie wie o tym, że można się oddłużyć. Przypomnijcie sobie, jak wy pierwszy raz gdzieś zobaczyliście te moje cyrki, jak wam się oczy otworzyły. I tak samo z dofinansowaniami. Jeżeli widzisz, że u kogoś jest po prostu biednie, no bo jest dymany z każdej strony ten człowiek, nie ma na ocieplenia i tak dalej, to powiedz mu, słuchaj, ten TikToker z blizną, jest małe prawdopodobieństwo, że coś tam się przykręci, bo kurwa go wszyscy znają i sobie nie może na to pozwolić, tak jak większość pseudofilemek. Zróbcie niespodziankę komuś, bo w przypadku dofinansowań albo się kwalifikujesz, albo nie. Nie płacisz ani złotówki za to. Tak nie wierzą, nie? No, ale to wiesz, to nie jest kwestia, wiesz, czy ktoś wierzy, czy ktoś nie wierzy, bo nawet jeżeli macie kogoś w sąsiedztwie i macie nawet swojego sąsiada albo sąsiadkę, którym naprawdę jest ciężko, no to nie problem pójść, powiedzieć, że jest taka i taka osoba, która może pomóc, bo to naprawdę was nic nie będzie kosztowało, a komuś może polepszyć życie. Tym bardziej, że jest mnóstwo takich osób, które nie są w stanie same tego ogarnąć. Właśnie, podsunęłeś mi bardzo ważne pytanie. Dajcie mi znać w komentarzu, kochani. Czy uważacie, że większość ludzi żyje w dobrych warunkach, czy w kiepskich warunkach? Szczególnie po tych dwuletnich cyrkach, co nas zamykali w domu. Szybciutko, dawaj mi tu w komentarzu, bo nie chcę Bogdana męczyć długo. No, spoko. Większość ludzi nie stać na remont. A że większość ludzi ma problemy z długami, to z automatu nie ma zdolności kredytowej, no nie oszukujmy się. Więc taka dotacja, jeżeli się załapie, to jest aż do 165 tysięcy i to jest limitowane w czasie ze względu na to, że jest określona pula pieniędzy do rozdania. No to tym bardziej jeszcze widzicie, że sam ten program działa jeszcze przez ile? Przez 2 lata, nie? Na tą chwilę. Albo do rozdania wszystkich pieniędzy. Do rozdania wszystkich pieniędzy, taki apel ode mnie, że jeżeli możecie komuś pomóc, to naprawdę nic was to nie będzie kosztowało. A możecie naprawdę komuś poprawić życie. Pięknie to powiedziałeś. Staram się. Dzisiaj dobry dzień. Dobrze. Jutro czy tam pojutrze jesteśmy umówieni z Bogdanem, że się zopiemy na kamerkach i tutaj dogramy dom. A jak osoba jest w miarę blisko mnie, no to ja po prostu będę do was przyjeżdżał. Nie wiem, z jakimiś czekoladkami, a jak przyjadę do faceta, to pójdziemy na panienki, tak? Pasuje wam taki układ? Ej, czy mam się oddłużymy?
Ty masz żonę, z tego co wiem. To już było. Pani, oddłużenia załatwiamy, remonty załatwiamy i jeszcze panienki wam zamówimy. Kurwa, takiego miksu nie ma nikt w Polsce. Chcesz coś dodać? Tak, czekam na czekoladki. Do Krakowa trzeba podjechać. Dobrze. Dziękuję ci za wystąpienie, a was proszę o komentarze. Słuchajcie, kochani, dawać tutaj brawo Bogdan, szacun Bogdan. Bogdan to czyta, bo też ma Facebooka, wszystko widzi. Dajcie znać, czy... W ogóle jeszcze bardzo ważne, bo to jest... Jak tak patrzę na ciebie, to po prostu aż mi się przypomniało, to by chciałem podziękować, że znalazłeś dla mnie czas. Zobaczcie, jak nam się rozmawia. Czy wy widzicie taki klimat z innymi prawnikami? Taka swoboda? Wy mnie, kurwa, macie jak kolegę traktować, swojego ziomka. A nie być obsranim, spanikowanym, ja się wstydzę, ja się boję. Przecież tak samo jak wy korzystacie z jakiejś pomocy ode mnie, to tak samo ja na przykład ostatnio musiałem iść do mechanika, bo mi ten chłodnica walnęła i to on był autorytetem, a ja tak słuchałem go. No bo to niestety to tak wygląda, że jak idziecie, ktokolwiek, kto miał styczność z jakimkolwiek adwokatem, z tak zwanym kijem w dupie, to no to niestety poszedł do tego adwokata, no i rozmawiał z poziomu podłogi, że tak wam powiem. Bo musicie słuchać formułek, paragrafów i dowiedzieć się, że kosztuje taka porada, nie wiem, 500 na dzień dobry. Zanim ktokolwiek zrobi. Wiecie, kochani, wy sobie oczywiście idziecie, gdzie chcecie. Luz. Ja tylko mówię, jakie ja mam podejście. No i co? Tyle, nie? Ja tam się na niczym nie znam, wiecie, ja tam tylko... Nie, no oczywiście, naciągasz wszystkich jak leci. Tak. Dobra, chciałem ci podziękować, że wystąpiłeś i wam też dziękuję, że jesteście. Tyle. Kończymy. Lecę.